czołówka tego rajdu jedzie naprawdę bardzo szybko. My jedziemy takim tempem, na jakie po prostu dzisiaj mnie stać i no i niestety to generuje takie straty, natomiast dobre jest to, że czuję, że robimy jakiś progres, na pewno wraca mi powoli pewność i takie po prostu pewność prowadzenia i wyczucie, więc dzisiaj były naprawdę bardzo trudne odcinki, wiele załóg się o tym przekonało dość boleśnie, więc nie podejmowaliśmy też jakiegoś bardzo dużego ryzyka. Jutro będą odcinki, które trochę znam lepiej, więc mam nadzieję, że uda się notować trochę lepsze czasy.